Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pagrami. Więc tak, na samym początku chciałbym wam przekazać to, że wiele osób pod poprzednimi odcinkami z Pagranek mówiło, że... O, zabiłem go. W sensie asystenta. Że moja klawiatura jest trochę za głośna i żebym ją przyciszył. Więc ja wam teraz odpowiem tak. Moje klawiatury nie przyciszę z takiego powodu, iż jest to Razer Chroma Razer Black Widow Chroma V2 na Green Switchach i była ona specjalnie kupowana pod te dźwięki, ponieważ są jeszcze switche pomarańczowe i żółte i najlepiej mi na właśnie na zielonych się gra. Może kiedyś, jakbym miał mikrofon taki tłumiący, nie wiem jak to nazwać. Co? Jak ja tego nie trafiłem? W ogóle ktoś na Discord tam wbił, więc bardzo przepraszam za ten dźwięk. Uj, okej, można i tak. Czy jakbym miał taki tłumiący dźwięk wokół i bym miał na przykład tylko miałem Zedlingera odpalonego. Nie wiem czy zauważyliście. Dobra, no i ktoś wyszedł teraz z Discorda, zaraz będę musiał chyba też wyjść znowu w szeru. Dobra, to ja chwilowo zerwuj. Dobra, już. Wyszedłem sobie z Discorda i nic nie powinno być już w ogóle takich dźwięków. W ogóle mam już trochę mało czasu, a nadal sobie typy tam żyją. Jakby się dało przejść jakoś na ich tyły, ale tam od góry. Okej. W ogóle mam jeszcze nowy celownik i nie do końca on jeszcze działa. Idealnie dostałem tą rakietą. Jeszcze skrytowaną, no po prostu świetna gierka. Musimy przejąć ten głupi punkt i wtedy możemy lecieć dalej. Tylko najpierw musimy... Chyba się udało, więc lecimy dalej. Jeżeli on mnie zabije... Dobra. Jeżeli miałbym ten mikrofon, właśnie przypomniało mi się co mówiłem, to wtedy bym musiał mieć jeszcze takie ramię i to ramię by było przymocowane w taki sposób, żeby było prosto, żeby prosto nakierowywało mikrofon na moje usta, dzięki czemu żadnych głosów od klawiatury, dźwięków od klawiatury ani innych rzeczy wokół by nie wyłapywał. Ale ja na razie sądzę, że ten mikrofon, który aktualnie mam, mi wystarczy, jest dość dobry, także nie wkurzajcie się na klawiaturę, bo tak czy siak nic to nie da. Czemu nie miałem Dreamwingera? Ja mi się zdawało, że go miałem wcześniej, ale dobra. No i ja nic z tą klawiaturą nie zrobię. Ewentualnie mógłbym takie gumki na klawisze zakładać. To jest tak, że pod takim klawiszem każdym są takie jakby specjalne gumki i są niektóre takie wyciszające, ale nie będę tego robić, ponieważ no po prostu no lubię ten dźwięk i nie chcę się jakby z nim rozstawać, że tak powiem. Wierzę, ja 20 HP mi zostało, więc no lipa. Tak też. Tak, lepnie, dobrze. Mamy 3-3 staty, słabo, ale dlatego, że nie gram w ogóle za dużo teraz TFA i właśnie prawie tak powiem. Ale moje dzikie. Myślałem, że ja mu takiego headshota teraz sprzedałem. Jak zdechnę, dobra. Gdzie są te medyki? Medyk, lecz mnie. Dobra. Znaczy możemy zrobić tak, heavy, byś tam wbił. Uff. No nie.
Jak on tak szybko zaczął strzelać? Od razu tak cyk cyk i padłem. Podwójny shot, tak od razu. Co jest? O Jezu. A dobra, wygraliśmy, tak? Orange to była pierwsza mapa, także lecimy do kolejnej. Dobra, jesteśmy już na kolejnej mapce. Jezus, co ja robię? Przebierz się. Soldier to jest tak zbalansowana postać, zwłaszcza z tymi krytami. Po prostu jedna chyba z najbardziej zbalansowanych postaci, nie? Żeby coś. Dobra. Też chciałbym tutaj wspomnieć o tym, że ponieważ już za niedługo kończy się rok szkolny, to zaczynają się na moim kanale pojawiać live'y i nie trafiłem, nie wiem czemu, hitbox nie załapał, fajnie. A normalnie by łapało wszystko. I w ogóle muszę sobie tutaj DirectX'a 8 i na moich normalnych ustawieniach zacząć grać, bo... No Jezu, ten celownik jest tak beznadziejny. No what the fuck, celny strzał jakiś. Nie wierzę w to po prostu. Dobra, ale... Idziemy dalej, nie poddajemy się. Już 3-6, miałem 3-3 i tam jest medyk, nie wiem czy to spy czy nie. Fajnie. Dobra, może się uda gdzieś dalej przejść. Tylko mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Na szczęście. A no tak, ale teraz tu ogólnie nikogo nie ma. Jakby mi się... ten pyro już tu przylazł. Opak. Tak. No! Jak? Miał już backstaba, przecież miał nawet... No tak, no... Co? Jedna strzykawka zabiła mnie, kiedy miałem Deadringera na 11 HP. Serio? To Deadringer jest już tak bardzo useless. No, powiem wam, że tego się akurat nie spodziewałem. Jak to nie trafiło w ogóle w głowę? Wytyfy. A, no tak, heavy jeszcze. Czemu on mnie odpychał? On ma Nataszę jeszcze śmieć. Nie, nie wierzę. Dobra, to muszę sobie celownik zmienić. Nie chcę zielony, zielony chcę. Trochę większy, dobra. Taki będzie git, myślę. To jest taki raczej mój podstawowy, którego używam do większości map. Ale wcześniej miałem zmieniony. Bo była trochę inna mapa, a i tak mam zezwa. I tak trafiłem. No! Soldier oczywiście. Fajna postać. Ja tak po prostu nienawidzę soldierów. No i sobie po prostu może tak strzelać. I może strzelać i mieć wywalone na wszystko ogólnie. No nie. Czemu ja nie trafiłem? Ja jestem taki useless już w tego TF-a, jak nie gram w niego już codziennie. Przez to muszę zacząć robić te live'y częściej i normalnie zacząć już tryhardować w TF-a, lepiej grać, bo w sumie przez rok? Nie no, trochę więcej albo mniej w sumie, nie mam pojęcia. Ale coś tego typu nie grałem. Nie grałem w TF-a tak, żeby grać codziennie, tak na poważnie, żeby tryhardować, tylko raczej się bawiłem. A teraz właśnie widzę, jak to obniża skilla i ogólnie wszystko. Kiedyś to ja robiłem takie akcje. O, Inhuman Reaction, normalnie Deadringer, kot. O, kot. Właśnie takie akcje jak teraz to ja robiłem to sobie tak na pstryknięcie, a teraz normalnie aż się zwiększyłem tym. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku pogadanek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!